Cześć, jestem Marek i witam Was w kolejnym filmie na kanale Elektrobi. Wielkie i ciężkie bramy wymagają porządnych, mocnych automatów. I my mamy taki automat w ofercie, jest to ETM03, który już od jakiegoś czasu jest w sprzedaży. Ale dotąd jeszcze nie pokazywaliśmy Wam, jak go zamontować. Dzisiaj chcemy to zmienić. Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszam Cię na film. Siłowniki w napędzie ETM03 mogą obsługiwać bramy o masie do 400 kg, długości do 4 metrów i mogą one być w pełni zabudowane, całkowicie nieprzewiewne. Te siłowniki są szybkie, ciche, pracują bardzo kulturalnie, mają konstrukcję półotwartą i tutaj na dole są wbudowane ograniczniki, które możemy sobie regulować i tym samym określać zakres pracy siłownika, czyli de facto kąty otwarcia bram. Brama, na której instalowaliśmy napęd ETM03, ma skrzydła o długości 3,7 m. Waga około 300 kg każde. Słupki metalowe mają 12 cm szerokości. Przed montażem z bramy zostały zdjęte wszystkie elementy blokujące. Skrzydła muszą się poruszać swobodnie. Schemat okablowania, który jest potrzebny do zainstalowania napędu, widać właśnie na ekranie. Na naszej bramie są wyprowadzone skrętki ziemne w miejscach instalacji fotokomórek i dwużyłowy przewód tam, gdzie będzie zainstalowana lampa sygnalizacyjna. Przewody poprowadzone do siłowników są zakończone kostkami w puszkach na każdym słupku. Cała wiązka kabli, razem z zasilaniem 230 V, jest wyprowadzona w miejscu przewidzianym do montażu centrali sterującej. Wyznaczanie miejsc montażu siłowników rozpoczynamy od zdjęcia z bramy wszystkich wymiarów, których potrzebuje nasz kalkulator. Chodzi o wymiary HS, AS i o wymiar O. Punktem odniesienia zawsze jest oś zawiasu. Następnie należy zmierzyć długość złożonego i rozłożonego siłownika. Dobrze jest zostawić pewien rozsądny zapas na późniejszą regulację za pomocą wbudowanych w siłownik ograniczników mechanicznych. Na przykład około centymetra od strony silnika i około 2 cm od strony maksymalnego wysuwu przy ogranicznikach ustawionych w pobliżu maksymalnych położeń. Po zmierzeniu wszystkiego wprowadzamy te wymiary do kalkulatora, klikamy przycisk Przelicz i dostajemy gotowe wyniki w postaci wymiarów montażowych A1, A2 oraz B. Montaż uchwytu na słupku rozpoczynamy od wstępnego skręcenia ze sobą blach w taki sposób, żeby uzyskać wymiary A2 i B wyliczone przez kalkulator. Jeśli fabryczne otwory w kątownikach nie pozwalają na uzyskanie tych wymiarów, to mamy dwie drogi. Po pierwsze, w przypadku kiedy różnią się one niewiele od wyliczonych, można to tak zostawić i regulacji dokonać później na ogranicznikach siłownika po zamontowaniu ich na bramie. I po drugie, wywiercić dodatkowe otwory w takich miejscach, żeby uzyskać wyliczone wymiary. My wybraliśmy drugą opcję, ponieważ różnice były zbyt duże i mogłoby się nie udać ich skorygować na ogranicznikach siłownika. Następnie montujemy uchwyt na słupku. Gdyby okazało się, że rozstaw otworów mocujących kątowniki do słupków nie jest odpowiedni do posiadanych słupków, to także można wywiercić dodatkowy otwór w razie potrzeby. Wyznaczamy więc miejsca na otwory, a następnie je wiercimy wiertłem o odpowiednio dobranej średnicy. W naszym przypadku przykręciliśmy uchwyty do słupków za pomocą śrub samogwintujących, ale równie dobrze można użyć każdej innej metody, która zapewni solidność i trwałość montażu. Po przykręceniu uchwytów do słupka mocno skręcamy ze sobą górny i dolny kątownik. Na tak przygotowanym uchwycie zakładamy siłownik i zakręcamy tylny stworzeń. W następnej kolejności montujemy na końcówce ramienia siłownika przednie mocowanie i zakręcamy przedni stworzeń. Na skrzydle bramy odmierzamy wyliczony wcześniej wymiar A1 i otwieramy bramę na docelowy kąt, który wcześniej podaliśmy w kalkulatorze. Siłownik powinien być złożony do wymiaru L2. Następnie przymierzamy siłownik z mocowaniem do zaznaczonego na bramie punktu A1. Wymiar powinien się zgadzać, a jeśli są różnice, to powinny być nie większe niż zapas, który zostawiliśmy na regulację ogranicznikiem od strony silnika. Zaznaczamy miejsce na otwory do przymocowania uchwytu, wiercimy je i przykręcamy solidnie uchwyt do bramy. Następnie odblokowujemy kluczem sprzęgło w przekładni siłownika. Czerwony kolor w okienku oznacza zablokowany siłownik, a zielony oznacza, że sprzęgło jest rozblokowane. Potem ręcznie zamykamy skrzydło. Jeśli wszystko dotąd zostało zrobione poprawnie, to po zamknięciu skrzydła powinien jeszcze pozostać zapas do przedniego ogranicznika. Możemy teraz wstępnie wyregulować ograniczniki otwarcia i zamknięcia, przesuwając je na właściwe miejsca po otwarciu i zamknięciu skrzydła, a na koniec zablokowujemy sprzęgło w siłowniku. Pozostało już tylko wprowadzić przewody od siłowników do puszek na słupkach i podłączyć je do kostek.
Na tym etapie nie musimy się przejmować polaryzacją. Przewody nie mogą być napięte, muszą mieć pozostawiony pewien luz i dobrze jest je poprowadzić w peszlach. Po podłączeniu przewodów zamykamy puszki. Nie będziemy już więcej do nich zaglądać. Montaż fotokomórek na słupkach rozpoczynamy od przykręcenia do słupku w tylnej części obudowy fotokomórki. Wcześniej całkowicie demontujemy z niej elektronikę. Następnie montujemy wyciągniętą wcześniej elektronikę i podłączamy przewody. W nadajniku tylko zasilanie, w odbiorniku zasilanie oraz przekaźnik wyjściowy. Na zasilanie warto wybrać w obu połówkach fotokomórki te same kolory żył. Będzie nam potem łatwiej podczas podłączania w centrali sterującej. Po podłączeniu przewodów obracamy płytki w fotokomórkach w stronę przeciwległych połówek i zakręcamy śrubki mocujące. Na koniec w odbiorniku zworkę ustawiamy w pozycję NC i zamykamy obudowy obu połówek, blokując je od dołu wkrętami. Lampkę sygnalizacyjną LSK montujemy w wyznaczonym wcześniej dla niej miejscu na jednym ze słupków. Zdecydowaliśmy się na montaż boczny z powodu piramidalnego kształtu dekielka zamykającego słupek od góry. Montaż lampki jest banalnie prosty, bo wystarczy jedynie przykręcić do słupka podstawę lampki w miejscu wyprowadzenia dla niej przewodu. Następnie wkręcamy przewód do złącza na płytce, polaryzacja nie jest tu istotna. Po podłączeniu przewodu zamykamy klosz lampki i montujemy ją w podstawce na słupku. Centralę montujemy we wcześniej przygotowanym dla niej miejscu, tam gdzie zbiegają się wszystkie przewody. W naszym przypadku centrala jest zamontowana na dodatkowym słupku, ale równie dobrze można ją też zamontować bezpośrednio na ogrodzeniu czy na słupku bramy. Przed montażem skrzynki należy wymontować z niej elektronikę, aby jej przypadkowo nie uszkodzić. Następnie przykręcamy skrzynkę w miejscu docelowym i zamykamy wnęki na śruby za pomocą plastikowych zaślepek. W dolnej ściance skrzynki wykonujemy otwory na kable i wprowadzamy je do środka. Gdy kable są już w skrzynce, ostrożnie montujemy w niej elektronikę i podłączamy do niej transformator zasilający. Możemy zabrać się za podłączenia elektryczne. Siłowniki podłączamy do złącz M1 oraz M2. Póki co możemy nie przejmować się polaryzacją. Jeśli będzie taka potrzeba, skorygujemy to później. Jeśli któreś skrzydło bramy ma działać jako furtka, to musi być ono podłączone do wyjścia M1. Lampę sygnalizacyjną podłączamy w złączu light. W przypadku użytej lampy LSK polaryzacja nie jest istotna. Złącze DC24V wykorzystujemy do zasilania fotokomórek. Jeśli w nadajniku i odbiorniku fotokomórki wykorzystaliśmy te same kolory przewodów do podłączenia zasilania, to teraz bez zastanowienia wystarczy zebrać razem te same kolory i podłączyć w sterowniku. W przypadku użytych fotokomórek FK02 polaryzacja zasilania także nie ma znaczenia. Przekaźnik wyjściowy odbiornika fotokomórki podłączamy pomiędzy styki SB i COM, uprzednio usuwamy stamtąd założoną zworkę. Fabryczna zworka pomiędzy stykiem COM a wejściem DID, które pełni rolę stop, musi pozostać na swoim miejscu. W sterowniku jest jeszcze przekaźnikowe wyjście LOG, służące do podłączenia elektrozaczepu na bramie. Pomiędzy stykami NO i COM przy otwieraniu bramy pojawia się impuls napięcia stałego 24V, aby rozblokować rygiel na bramie. Mamy także niewykorzystane w tej chwili wejścia sterujące. Wejście OC, czyli wejście sygnału zamykania, wejście OP, czyli wejście sygnału otwierania, wejście K1, czyli sterowanie krok po kroku skrzydłem pracującym jako furtka, czyli tym, które jest podłączone do wyjścia M1, oraz wejście K2, czyli sterowanie krok po kroku dwoma skrzydłami całej bramy. Te cztery wymienione przed chwilą sygnały sterujące podłączamy pomiędzy dane wejście, a dowolny spośród styków COM dostępnych na tej szynie. Wszystkie te sygnały muszą być typu NO. Jeśli będzie wykorzystywana zewnętrzna antena, to podłączamy ją do kostki w górnym prawym rogu sterownika. Żyłę środkową koncentryka do styku ANT, a ekran do styku GND. W ostatniej kolejności podłączamy zasilanie 230V do kostki umieszczonej pod transformatorem zasilającym, zgodnie z nadrukiem obok kostki. Po podłączeniu wszystkiego sprawdzamy bardzo dokładnie wszystkie połączenia, aby mieć pewność, że nie ma nigdzie żadnych zwarć i że wszystko jest podłączone poprawnie. Dopiero wtedy możemy włączyć zasilanie 230V, umieszczając bezpiecznik w gnieździe w kostce. Centrala wyświetli sekwencję startową i odtąd jest gotowa do konfiguracji. Przed pierwszym uruchomieniem koniecznie należy się upewnić, że zworka SysMode określająca tryb pracy centrali jest ustawiona w pozycji A, czyli Auto.
Pierwsze uruchomienie sterownika polega na przeprowadzeniu procedury przyuczania. Gotowość do przeprowadzenia tej procedury centrala sygnalizuje wyświetlaniem symbolu LL. Symbol ten albo wyświetli się automatycznie zaraz po włączeniu zasilania, albo trzeba będzie go wywołać ręcznie długim przytrzymaniem czerwonego przycisku SET w sterowniku. Przed rozpoczęciem wykonywania procedury przyuczania skrzydła powinny być zamknięte. Naciskamy przycisk K2. Przy złączach M1 i M2 zapalą się zielone diody, a my kontrolujemy kierunek pracy siłowników. Brama musi się otwierać. Gdyby któryś siłownik chciał pracować odwrotnie, to należy wyłączyć zasilanie centrali i zamienić polaryzację podłączenia w odpowiednim złączu M. Następnie ponownie zamykamy bramę ręcznie, po czym włączamy zasilanie i jeśli trzeba wywołujemy symbol LL. Znowu naciskamy przycisk K2. Brama powoli się otworzy. Sterownik w tym czasie zmierzy wszystkie istotne parametry pracy siłowników i dostosuje do nich swoje wewnętrzne ustawienia. Procedura przyuczania zostanie zakończona, a symbol LL zniknie z wyświetlacza. W trybie auto pracy centrali mamy dostęp do 4 parametrów. Wywołujemy je krótkim naciśnięciem przycisku SET. Wartość parametru zmieniamy przyciskami K1 i K2. Zatwierdzenie wartości i przejście do kolejnego parametru robimy krótkim naciśnięciem przycisku SET. Te 4 wspomniane parametry są następujące. Parametr P1 określa, czy brama jest jedno- czy dwuskrzydłowa. Parametr P2 definiuje czas opóźnienia pomiędzy skrzydłami, czyli tzw. zakładkę. Parametr P3, czyli czas w sekundach, po którym brama automatycznie się zamknie, oraz parametr P4, który określa sposób pracy lampy sygnalizacyjnej. Dokładny opis wszystkich tych parametrów jest zawarty w instrukcji dołączonej do napędu. Na koniec pozostało jeszcze zaprogramowanie pilotów radiowych. Aby zaprogramować przycisk sterujący jednym skrzydłem, czyli furtką, naciskamy przycisk na radiu jeden raz. Niebieska dioda LED obok przycisku także mrugnie jeden raz, a my w tym czasie naciskamy i przytrzymujemy w pilocie ten przycisk, który ma obsługiwać jedno skrzydło. Dioda LED będzie szybko mrugać. Po chwili można puścić przycisk w pilocie. Żeby zaprogramować przycisk pilota sterujący całą bramą, naciskamy przycisk na radiu dwa razy. Dioda LED także mrugnie dwa razy. Naciskamy w pilocie przycisk mający sterować całą bramą i przytrzymujemy go. Dioda LED w tym czasie szybko mruga. Po chwili puszczamy przycisk w pilocie i gotowe. Kiedy wszystko jest już w centrali skonfigurowane według naszych potrzeb, można zamknąć obudowę sterownika. Od tej pory napęd jest gotowy do pracy. Napęd zamontowany i jak widzieliście, robota to łatwa, prosta i przyjemna. A dzięki temu, że centrala potrafi nauczyć się pewnych parametrów bramy, my nie musimy już tego programować z ręki. Dzięki temu jest dużo łatwiej. Napęd oczywiście można montować samodzielnie, ale jak chcecie mieć 3-letnią gwarancję, to polecamy usługi monterskie jednej z zaprzyjaźnionych firm, które znajdziecie u nas na stronie w zakładce Montaż i Dystrybucja. Zajrzyjcie też do naszego sklepu na stronie. Tam oprócz ETM-03 znajdziecie też całą masę innych napędów do bram. I jak zawsze zapraszam Was do subskrybowania kanału, komentowania i lajkowania naszych filmów. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za czas, który poświęciliście na oglądanie dzisiejszego filmu. Życzę Wam wszystkiego dobrego, samych udanych montaży. Dzięki jeszcze raz, cześć! co tam jeszcze? Czemu taki brzydki tu? Dostał strzała. Może jeszcze raz się pożegnam. W innym miejscu. Aha.